zieleń. Trzeba po angielsku, tak? Nie, jak to nie, 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 jak chcesz, jak chcesz. Zieleń. Tak, proszę bardzo. Z okazji 75 tego, 75-lecia albo 75. Z okazji 75-lecia. Czy zdjęcie będzie pani chciała? Placu centralnego, będącego salonem dzielnicy, na którym życie będzie tętnić cały rok. Życzy oczywiście nasza huta. Tata, bo ja tu już żyję. No obróż karteczki. A górę możesz? No możesz. Super. Nawet koleżankę mam, która jest na osiedlu też. Tak, jest. To koleżankę można zwołać. Tak mi się skojarzyło. Nie przenoście nam stolicy do Nowej Huty. Życzę Nowej Hucie kolejnych pokoleń wspaniałych mieszkańców. Spotykamy się dzisiaj przy okazji 75-lecia powstania Nowej Huty. Zaprosiliśmy mieszkańców na brylantowe gody z tej okazji. Jest to działanie, takie spotkanie międzypokoleniowe, którym to testujemy, na ile plac centralny, czyli główne miejsce w Nowej Hucie, może być miejscem spotkań mieszkańców, może być społecznie aktywną przestrzenią. Patrząc po frekwencji, po zainteresowaniu i sprzyjającej pogodzie też, bo o tym warto wspomnieć, wydaje się, że tak. Zdjęcie, archiwalne zdjęcia tutaj w naszej dzielnicy, to zgłoś się do was. Pokaż to zdjęcie. Super. Mogę poprzeć. Korzystając z tego, że jestem takim szperaczem, amatorem, przejeżdżając kiedyś przez miejscowość Węgrzy Wielkie pod Krakowem, koło Niepołomic, znalazłam pudełko ze starymi zdjęciami z Nowej Huty. Postanowiłam to zabrać do domu i przekazać, ponieważ dzisiaj należyła się taka okazja, więc przekazuję to Teatrowi Łaźnia Nowa w Nowej Hucie. Moment kulminacyjny, oczywiście, jak to bywa na urodzinach, czekamy tutaj odpalenie tortu. Świecę, lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 i głośno! Niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Nowa Huta. A kto? Nowa Huta! Brawo, brawo, brawo! Proszę bardzo, ja ci będę podawał. Proszę. Dziękuję bardzo. Możemy tutaj Dla mnie, jako dla archiwistki społecznej, najpiękniejszym elementem dzisiejszego wydarzenia był ten właśnie długi stół, który stanął w przestrzeni Placu Centralnego i przy którym zupełnie spontanicznie nowochucianie i nowochucianki zasiedli, żeby porozmawiać i powspominać. Reprezentuję Nowochuckie Archiwum Społeczne, które działa w Ośrodku Kultury Norwida i takie właśnie nowochuckie wspomnienia gromadzimy i staramy się ocalić od zapomnienia. Dzisiejszy dzień był dla nas wspaniałą okazją, żeby się z nowochucianami i nowochuciankami spotkać, porozmawiać, powspominać, no i posłuchać troszkę o tym, jak się w Nowej Hucie żyło, pracowało, mieszkało, wychowywało dzieci. To są naprawdę bezcenne opowieści.
Kochana Nowa Huta, bądź zawsze zielona, gościnna i otwarta. Przyciągaj, czaruj i zachwycaj, tak jak mnie kilka lat temu. Karolina. Kochanej Nowej Hucie cudownych, serdecznych i wzajemnie życzliwych mieszkańców, którzy będą dalej dbali i szanowali to cudowne miasto. Kochana Nowa Huta, stałaś się moim domem, moją miłością i dzięki Tobie miłość znalazłem. Bądź piękna, bądź zielona i otwarta, taka jaką byłaś od początku. Krótko i zwięźle. To co byś Ty powiedział? Kochana Nowa Huta, muszę Cię przeprosić. Gdy rozpoczęłam pracę w Krakowie, często powtarzałam, że nigdy pod żadnym pozorem nie zamieszkam u Ciebie. I co? Mieszkam tu już od 40 lat i nie wyobrażam sobie lepszego miejsca. Do życia mi się nie zmieściło, bo musiałam napisać: kocham Cię, Nowa Huta. To tyle.